Przejdźmy zatem do pytań od redakcji. Na czym polega praca przewodniczącego Rady Miasta? Praca przewodniczącego wynika z ustawy o samorządzie terytorialnym i z regulaminu i polega głównie na tym, podstawowym obowiązkiem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Miejskiej. Tak to jest ujęte w przepisach prawa. A czy jest ona trudna? No, ja jestem przewodniczącym już trzeci raz, więc dla mnie nie jest to trudne, ale myślę, że ktoś, kto by prowadził po raz pierwszy, na początku miałby problemy, ale nie jest to za bardzo skomplikowane. A czy elblążanie chętnie kontaktują się z radnym? W jakich sprawach? I która ze spraw została zakończona sukcesem dla okręgu, z którego startował Pan? I która z nich była najważniejsza? Muszę powiedzieć, że mieszkańcy nieczęsto spotykają się z radnymi, a jeżeli już, to w tak ważnych dla nich sprawach, a tak mało możliwych do zrealizowania, jak praca, jak mieszkanie. Ale są również tacy, którzy przychodzą do radnego, niekoniecznie akurat z okręgu, z którego on kandydował, bo często bywa tak, że radni kandydują nie w tych okręgach, w których mieszkają. I to wynika z różnych powodów. Ale generalnie mieszkaniec ma prawo przyjść do każdego radnego ze swoją sprawą i radny przyjmuje te wnioski kierowane do niego, przekazuje je później poprzez przewodniczącego do prezydenta, który realizuje, bo to jest organ wykonawczy. Radni, wbrew temu, co się niektórym mieszkańcom wydaje, nie mają wielu możliwości sprawczych. Mogą co najwyżej, co nie jest wcale mało, mogą kierować te sprawy do prezydenta i oczekiwać od niego odpowiedzi, bądź odpowiedzi, w której będzie ujęte, czy dana sprawa będzie realizowana, jeżeli tak, to kiedy, a jeżeli nie, to dlaczego. Trafiają się również sprawy dotyczące otoczenia, w którym żyją nasi mieszkańcy, a więc sprawy dotyczące nierównych dróg, chodników, przystanki niezadaszone, na których trzeba czekać na tramwaj czy na autobus w deszczu. I z tymi sprawami też przychodzą. Bardzo rzadko kierowane są do nas takie sprawy problemowe, które dotyczyłyby wszystkich mieszkańców. I tego brakuje, bo są ludzie, wiem o tym, że są mieszkańcy Elbląga, którzy naprawdę dość dobrze poruszają się w sprawach dotyczących miasta i wszystkich jego mieszkańców, ale chyba trochę za mało kontaktują się z nami, żeby to przekazać. My też nie jesteśmy ponad innymi mieszkańcami, nie wiemy, jak rozwiązać wszystkie problemy miasta, dlatego takie kontakty byłyby dla nas bardzo cenne. A do jakiej dyskusji i na jaki temat zaprosił Pan mieszkańców naszego miasta? To jeżeli powiem, że w temacie rozmowy o przyszłości miasta, to będzie to bardzo ogólne i źle odebrane, ale tak naprawdę powinniśmy siąść i rozmawiać z poszczególnymi środowiskami na tematy ich dotyczące, a więc z oświatą na temat przyszłości oświaty w naszym mieście. Jest to temat, który wzbudza wiele kontrowersji w tej chwili z racji tego, że coraz więcej obowiązków jest przypisywanych samorządowi, a w ślad za tym nie idą pieniądze, dlatego z budżetu miasta musimy wyasygnować coraz wyższe kwoty na oświatę. I oczywiście robimy to chętnie, ale tylko do tego momentu, do którego te pieniądze posiadamy. W momencie, kiedy ich zaczyna brakować, powstaje luka między tym, czego byśmy chcieli, czego oczekują uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, a tym, na co nas stać. Ale też i inne środowiska, bo przecież środowisko kultury, sportu, przedsiębiorcy, co bardzo ważne, też mają swoje oczekiwania i nie dałoby się chyba zrobić jednej debaty z wszystkimi mieszkańcami, gdyby to było nawet teoretycznie możliwe, i żeby rozmawiać w jednej sprawie. Myślę, że każdy będzie się koncentrować na tym, na czym się zna, i przekazywać swoje sugestie i dyskutować właśnie o tym. A jak Pana zdaniem odwrócić niekorzystne zjawisko odpływu młodych ludzi z Elbląga? Na pewno samorząd ma tutaj ograniczone możliwości, no bo nie jest odkryciem wielkim, jeśli powiem, że młodzież zostanie w tym kraju czy w każdym innym, jeżeli będzie miała przed sobą dobrą przyszłość, a to znaczy pewna praca i dobrze płatna praca. Warunki do zamieszkiwania, a więc mieszkanie, czy to własne, czy komunalne, czy w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, to już nie ma znaczenia.
I cała infrastruktura związana z zamieszkiwaniem w mieście, a dla młodego człowieka to będzie przede wszystkim żłobek, przedszkole, szkoła. Dobra opieka medyczna, no i bezpieczeństwo. To są te podstawowe rzeczy, które pozwolą na to, aby młodzi ludzie mogli zostawać i tutaj się rozwijać. Proszę zwrócić uwagę, że młodzież, która wyjechała szczególnie do Wielkiej Brytanii, najbardziej sobie chwali to bezpieczeństwo dnia jutrzejszego. To, czego brakuje u nas. Bo młody człowiek, jeśli nawet dzisiaj ma pracę i chciałby, myśli o przyszłości, chciałby zawiązać rodzinę, pozostać tu, rozwijać się, to zawsze po głowie chodzi takie memento, a co będzie, jak tę pracę stracę? I to jest, uważam, dla młodzieży dzisiaj tym argumentem, który pcha ich właśnie gdzieś, gdzie to życie nie tylko wygląda, ale z pewnością jest bardziej bezpieczne jak u nas. A czy Pana zdaniem warto wrócić do takich tematów jak Złoty Trójkąt, Dolina Krzemowa czy Europark? No warto, tylko to są bardzo nośne tematy, ale żeby o nich rozmawiać, to musielibyśmy najpierw wskazać źródła finansowania i efekty, jakie chcielibyśmy uzyskać. I wtedy, no, mówiąc o efektach, mam na myśli to, że najpierw trzeba zaproponować, co będziemy robić w ramach realizacji tych pomysłów, żeby dojść do efektów. I tak jak powiedziałem, źródła finansowania, bo hasło rzucone, a tych haseł pada bardzo wiele, nie tylko w naszym mieście, ale i w naszym kraju, tylko w ślad za tym jakoś nie idą żadne konkrety. No bo można powiedzieć, wybudujmy mieszkania dla wszystkich młodych, dajmy pracę dla wszystkich młodych. No ale to są tylko hasła. Jak to zrobić? I od tego trzeba rozpocząć. A który z elementów strategii rozwoju Elbląg 2020+ uważa Pan za najważniejszy, budzący największe nadzieje na odwrócenie niekorzystnego trendu umierania naszego miasta? No dobrze, skoro zostałem zapytany, to odpowiem. Bardzo krytycznie oceniam strategię Elbląga 2020+. Nie widzę tam nic takiego, co by pozwalało z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Chcę się pochylić nad tym materiałem, w trakcie jeszcze debaty złożyć swoje propozycje. Myślę, że inni mieszkańcy też będą chcieli swoje propozycje złożyć. Mam nadzieję, że po dokładnym przeanalizowaniu i ujęciu w strategii tych myśli i oczekiwań mieszkańców będzie ona bardziej strawna i właśnie będzie pokazywała, w jaki sposób to miasto wyprowadzić na prostą, nie tylko jeżeli chodzi o finanse, które są w stanie katastrofalnym, ale również w sferze gospodarczej, społecznej, oświatowej, no i gospodarczej.